Ok, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, 142 odcinek Alvin Wybrek, sezon numer 2. No i tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj debiut naszego nowego składu z Messim 99, Ronaldo Prime 96 oraz Todd Salah 97. Tak wygląda cały skład. Postanowiłem kupić jednak Laurent Blanc na Eśpo z racji, że na wiele mi nie starczy. Ogólnie takim małym challenge'em będzie właśnie, żeby zdobyć tego Kimpembe, ale no kurczę, dzisiaj kiedy nagrywam jest środa, późny wieczór, chyba nie wiem czy mi się uda. Jak widzicie, dzień 19 godzin do końca, więc... W każdym razie, jeżeli film Ci się spodobał, staw łapkę w górę pod materiałem, subskrybuj mój kanał, żebyś na bieżąco wszystkimi filmami tutaj na moim kanale. Tu Champions w ogóle nic nie grałem, bo totalnie nie miałem czasu, wybaczcie mi, ale serio. Ten weekend był no po prostu dramat, nie miałem na nic czasu. Sprawy zawodowe, że tak powiem. No dobra, dzisiaj sobie przetestujemy Messiego, Ronaldo, Salaha, formacja 4-2-3-1. Lecimy. Tak, znaleźliśmy sobie pierwszy mecz na dzisiaj. Z kim się zmierzymy? Mam tutaj, o proszę, Ronaldo Baby, Blanc Baby, także nawet ciekawy skład wam powiem. Pewnie będzie ten Mbappe troszkę próbował strzelić bramkę, tak samo jak ja moim Neymarem albo Homarem, więc no będziemy musieli zwrócić na to uwagę, ale okej. Okay. Mbappe, prawe skrzydło, niebezpiecznie. Mbappe lubi sobie na pewno wrzucić piłkę. Nie, nie, tam jest... Messi, tam szuka Neymara, zobaczmy, no się uda. Jakoś fajnie strzelić bramkę Neymarem w sam środek, to miało być po długim słupku, no. Ronaldo, Messi, Salah, czyli nasz nowy atak. Salah, tam karny! No co? No Mike, co ty robisz? Co? Ciskałem cały czas pressing, a on po prostu pozwolił mu wziąć tę piłkę i oddać strzał. Nie, nie, nie drugi raz Firmino, nie rób mi tego. Dzięki. Nie, 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 nie. Czemu tam nie było Mendiego? Czemu nikt nie krył Mbappe? Przecież to jest niedorzeczne dla mnie, żeby Mbappe tyle miał miejsca, nikt go nie krył. Może teraz Ronaldo ma tam sporo miejsca, widzicie, Neymar, muszę zagrać do Neymara, żeby może strzelił, ale nie z główki, chociaż jest dobra, jest z główki, jest Neymar. Mamy bramkę z zawodnikiem z Ligą, to jest plus, bo teraz tylko musimy wygrać to spotkanie, to jest już inny challenge, ale nie musimy już tryhardować na Neymara. Strasznie głupie bramki stracone, nie wiem. Najpierw Van Dijk odpuścił totalnie presowanie, później nikt nie krył Mbappe, bo po co w sumie kryć Mbappe, który widzi sobie sam na sam. No dobra, no przegrywamy i musimy to wygrać, co jest genialnym stwierdzeniem po raz kolejny, ale taka jest prawda. Uciekam przed nim, bo mnie skurwiel goni. To jest Mendy! Mendy, co? O, widzicie Ronaldo, widzicie, może być asysta Messiego. Ronaldo, zejdźmy na prawą nogę, musisz Ronaldo, musisz, pięknie, 2-2, mamy remis, świetna asysta Messiego. I bramka Ronaldo, on to musiał wykonać, to jest Ronaldo Prime, to jest jego obowiązkiem, żeby tutaj coś strzelić. Ronaldo do Mo Salaha, zobaczmy, Salah do środka, bym chciał zejść i nie zrobię tego, bo Sandro to jest paruwa. O nie, Thiago, to jest Thiago Silva za bardzo do przodu. Mbappe, nie tym razem, a nie, Mendy, co ty robisz w tym meczu? Nie. O, dobrze, dobrze, Salah, Salah, biegnij, 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 biegnij. Trzech na jednego praktycznie. Salah, dośrodkowanie na Messi. Okej, okej, okej. Świetna akcja. Ronaldo z pierwszej piłki i to jest co? 2-19. Sam z pierwszej piłki, tyłem do bramki. Ronaldo z drugim golem. Dobra, wygrywamy. I teraz utrzymać ten wynik, to będzie jeszcze większy challenge, wam powiem. O, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Perisic, za dużo ma tutaj miejsca. Perisic. Mo Salah, masz teraz miejsce na prawym skrzydle. Gonił Gorecka, co prawda. Ale myślę, że Salah będzie troszeczkę szybszy. To będzie dośrodkowanie na Ronaldo. Ale z główki to miałem nadzieję, że zwoleje lewą nogą. No tak tu pasowało. O kurde, no to... Jezu, ten mecz jest głupi, że to jest niesamowite, naprawdę. Dobra, musimy teraz szanować czas, panowie. Szanuję... Nie, o Arczym, to wydanie było takie złe. Musimy szanować czas, nie! Alessandrini! Nie, 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 nie. Mendy, Mendy, wiesz co robić, wiesz co robi? Jezus, Mendy! Wszyscy w ciebie wierzą, wszyscy oglądani w ciebie wierzą, dzięki. Dobra, też nie koniec. I tu jest Gorecka, który... Już wiemy, co ma w głowie. Nie, nie, Firmino, idź, nie! Alisson, dobrze, nie, 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 Jezu, czemu zawsze pod sam koniec są takie problemy, no. Lecimy, dwie minutki, to już nie możemy tego wypuścić. Nie, Salah, pięknie, lecimy. Lecimy, panowie, lecimy, mamy wygraną. To jest to, jeszcze może być hat-trick Ronaldo. Pyk, aj dobra. Mamy zaliczony jeden z pięciu spotkań, żeby zdobyć Kimpembe Footies. Co mnie bardzo cieszy, bo ten mecz był mega zwariowany. Ronaldo zawodnikiem meczu, myślę, że zasłużenie
Udany debiut, myślę, tego ataku, no, nastrzelali się chłopaki, no i dobra. No i ostatni przeciwnik na dzisiaj i zobaczmy, co mamy tutaj. Jak na taki okres FIFA to taki nawet bym powiedział, no dobra, nie będę nikogo lekceważył oczywiście. Najważniejsze, żeby strzelić Neymarem, wygrać mecz i będzie dobrze. O, Messi, czyżbyśmy tutaj mieli? To środkowanie Neymar, musisz, nie, Koulibaly, jeszcze co tu się dzieje, nie wiem. O, Laurent Blanc, proszę bardzo, co tu się stało? Leć, Ronaldo. Dośrodkowanie. Nie, tam chociaż Messi mógł to wygrać. O, zobaczmy. Neymar. Ronaldo, to musi być gol. To Sirigu, proszę bardzo. Znaczy już byłem pewien, że Ronaldo strzeli po długim taką petardę, ale okej. Szybkie dośrodkowanie. Salah z główki, proszę państwa. Tak oklepany schemat, ale nadal działa. Mo Salah. Mamy bramkę na 1-0, także słuchajcie, fajnie. Aczkolwiek asysta Neymara to nie jest to, czego chcę. Muszę jeszcze mieć bramkę Neymara i wtedy będę w pełni zadowolony. Ale okej, wygrywałem. Pyk, ale Koulibaly ograny, leć Ronaldo, leć, albo moment. Musimy na Neymara, który... O, czemu na żółty jeszcze w środek, kurde, znaczy nie byłem pewien, czy on się ruszy tym bramkarzem, no nie? Neymar, karny, jest, świetny Neymar, Boże, on dzisiaj tak dobrze gra. I mamy rzut karnego, żeby teraz nie zmarnować tego, serio, po prostu strzelimy tym Neymarem, może chłop zrekwitować, bylebyśmy zrobili ten mecz. To ma lepsze karne, Neymar ma karnych 8-8, Owar ma 9-5, dobra, także Owar spróbuje teraz pokonać Sirigu i jest bramka, mamy Owara 2-0, także mamy już bramkę odhaczoną zawodnikiem z ligę, no i słuchajcie, możemy się zająć naszym atakiem teraz. Messi do Neymara, ten może z pierwszej zrzuto i od słupeczka na 3-0, piękna akcja, 3-0, Leo Messi, no i każdy dzisiaj z naszego ataku strzeli bramkę, co mnie naprawdę bardzo cieszy, piękny obrazek, Salah, Messi, Ronaldo, nasz najlepszy, ale oczywiście Neymar i będzie rage quit, także myślę, że dzisiejszy odcinek był jak najbardziej owocny, słuchajcie. Zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami na moim kanale. Trzymajcie się, do usłyszenia, no i na razie. Zawsze celowałem wyżej, wszędzie chciałem ciebie widzieć, nikt nie wierzył, że to wyjdzie.